Aż po takim meczu trudno cokolwiek powiedzieć, ale nasza sytuacja w tabeli źle się prezentuje, chociaż dopiero minęły 5 kolejek. Tak, wydawało się, że będzie dobrze, szczególnie po tym obiecującym początku, gdzie wygraliśmy 2 mecze. Teraz porażka, remis i znów porażka, gdzie na tą porażkę złożyły się, no można powiedzieć, niewykorzystane sytuacje i stracone głupie bramki. No. Sytuacja powoli staje się fatalna. Trzeba jak najszybciej z tego wyjść. Bo chyba to, że nie strzelacie bramy. Tak, tak, dokładnie, tak powiedziałem, skuteczność nasza zawodzi. Przede wszystkim się moja sytuacja tak samo, którą miałem strzelić, możemy wykorzystać, dograć. Chłopaki też mieli dzisiaj sytuację. Jak się nie strzela bramy, to się meczów nie wygrywa. W konferencji prasowej stwierdził, że zagraliście żenujące spotkanie. No musisz się z tym zgodzić. No to prawda, no zagraliśmy słabo. No, w pierwszej połowie był wynik 1-0 dla Mińczanki. W drugiej połowie graliśmy o jednego przecinka więcej praktycznie. No i praktycznie musieliśmy wygrać ten mecz, no, ale przegraliśmy go 2-0. Mińczanka drugą połowę grała w dziesiątkę, zrobiła jedną akcję, no i strzeliła na 2-0. Mińczanka zrobiła jedną akcję, no i ją wykorzystała, a my atakowaliśmy, ja sam miałem 100% sytuację i nie strzeliłem. Tak mogło być 2-1 i mecz mógł się skończyć 2-2 albo nawet 3-2.